pani sporo schudła i jestem ciekaw, jakiej diecie to zawdzięczać, bo wszyscy, którzy oglądają takie materiały, zawsze chcą znać ten eliksir, ten przepis na, którego często nie ma. To nie jest jakiś szczególny wymysł dietetyczny, na przykład, żeby zrzucić sporą ilość kilogramów, a każdy myśli, że jednak w polskim show biznesie gdzieś skrywane są pewne recepty na szybką utratę wagi. Wydaje mi się, że najszybsza utrata wagi to jest bardzo ciężka praca. Zaangażowanie w tą pracę i emocje z tym związane. Jeśli człowiek jest zakochany, zazwyczaj nie je. Ja jestem zakochana bardzo w Was, w Waszej pracy, w mojej pracy, w ludziach, z którymi pracuję i powiem szczerze, że coraz mniej czasu jest na jedzenie, ale poza tym podzieliłam sobie jak gdyby czas jedzenia na 4 posiłki, które są bardzo małe, bo nie mam czasu na duże i też się bardzo źle czuję po dużych posiłkach, bo nie jestem tak zwinna, tak sprawna i tak przenikliwa w moich przemyśleniach, kiedy jestem pełna. Wiadomo, że w czasie dużego posiłku krew odpływa do żołądka i funkcjonujesz źle, więc te rzeczy muszą być bardzo lekkie. Cebicze, biały ryż, awokado, pomidory, biały ser, albo ziemniaki uduszone z pomidorami, z sokiem z cytryny i z oliwą z oliwek. I ja jestem dobrze zaszczepiona, naprawdę, bo inaczej myślę, że przy moich restauracjach, przy smakołykach, przy mojej cukierni, przy rogalikach z czekoladą i z nutellą, które teraz są dla dzieci gratis, słodko-słonym, bo zaczynają rok szkolny. Przy moich wymyślanych tortach mojito i tak dalej, ja bym zwariowała. No a okazuje się, że jednak w momencie, kiedy tworzę te rzeczy, już nie mam na nie apetytu i to jest fajne.